Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś, drodzy Państwo, śmieszna i straszna historia o tym, jak bolszewicy, przejmując władzę w Rosji w 1917 roku, spróbowali również dokonać rewolucji seksualnej. Skończyła się ona groteskową katastrofą. Sowiecka rewolucja, najkrwawsza i najbardziej szkodliwa z tych rewolucji w historii ludzkości, od początku swojego zaistnienia wypowiedziała wojnę rodzinie. W jednej z pierwszych sowieckich encyklopedii, którą wydano po przejęciu władzy, rodzinę zdefiniowano jako pierwotną formę niewolnictwa. Rozbijając ognisko rodzinne, wymierzamy ostateczny cios ustrojowi burżuazyjnemu, głosiło jedno z sowieckich haseł w latach 20. W 1917 roku komuniści rzucili hasło, przejmując władzę, końca rodziny. Miała ona ulec likwidacji jako podstawa ustroju burżuazyjnego, a zastąpić ją miały komuny. Dowcipni anarchiści, którzy przyglądali się rewolucji komunistycznej z pewnym niesmakiem. Anarchiści to byli ludzie, którzy chcieli likwidacji w skrajnym wypadku każdej władzy, uważając, że każda władza jest formą ucisku. No i oni wydali w 1918 roku specjalny dekret władzy o uspołecznieniu kobiet. To oczywiście była fałszywka, fake news, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Według tego prawa zasłużeni proletariusze mieli otrzymywać specjalne kupony na seks, które mogliby realizować z wybranymi towarzyszkami. Każda pani, która osiągnęła 18 lat i nie wyszła za mąż, zobowiązana jest pod groźbą kary do zarejestrowania się w biurze wolnej miłości. Zarejestrowanej zapewni się prawo wyboru mężczyzny w wieku od 19 do 50 lat dla siebie jako męża. Napisali autorzy dekretu. Argumentowali, że wszystkie lepsze egzemplarze płci pięknej są własnością burżuazji, przez co zakłócony jest prawidłowy bieg życia na ziemi. Autorem żartu był niejaki Michał Uwarow. Miał go sobie napisać wspólnie z Moskiewskim Stowarzyszeniem Anarchistów. Bolszewicki sąd go uniewinnił z tego żartu, ale został zamordowany tuż po opuszczeniu sądów. Żeby nie było wątpliwości, zabili go koledzy anarchiści, podpisując się pod wyrokiem, zostawiali na ciele jego list, że był to akt zemsty i sprawiedliwego protestu. No, przeciwko jego żarcikowi. Żarcik Uwarowa bowiem dość skutecznie skompromitował hasła rewolucji seksualnej, stosując taką metodę nazywaną hiperbolą. Chcąc ośmieszyć czyjeś twierdzenia, po prostu radykalizujemy jego poglądy i w ten sposób pokazujemy ich absurdalność. Sam autor, jakby to dziś powiedziała młodzież, miał niezłą bekę ze swojego absurdalnego żartu. Zanim stanął przed sowieckim sądem, uwaga, jego proces musiało ochraniać 140 czerwonoarmistów, bowiem groził mu lincz zebranych kobiet domagających się kary śmierci dla niego. Zakupił chatkę, którą nazwał Pałacem Miłości Komunarów, ale za wizyty w nim pobierał opłaty, bo komunizm komunizmem, a żyć przecież z czegoś trzeba było. Członkowie tej komuny sypiali w pokojach po 10 osób, korzystając oczywiście z uroków swobodnego życia seksualnego. Żart Uwarowa miał głębokie konsekwencje dla bolszewickiej Rosji, ponieważ doskonale przyjął się wśród zdemoralizowanej tłuszczy i prowincjonalnych miasteczkach, niektórych obowiązywał, no w cudzysłowie, ale obowiązywał, drodzy Państwo, do 1930 roku. Ktoś po prostu wziął ten jego wydruk, który był rozplakatowany i przekazał jako prawdziwą odezwę władz. I rzeczywiście tworzono po prostu ten rejestry Urzędu Wolnej Miłości w Rosji Sowieckiej i rejestrowano kobiety, które następnie były systematycznie gwałcone. W każdym razie zasłużeni bojownicy Armii Czerwonej dostawali takie dokumenty zgody na gwałt.
A w Saratowie zaś wszystkie kobiety w wieku lat od 17 do 32 roku życia uznano za własność państwową. Przewidywał on specjalny dekret gubernatorskiej Rady Komisarzy Ludowych, że każdy ma prawo korzystać z kobiety, tak to było ujęte, nie częściej niż 3 razy w tygodniu, nie dłużej niż przez 3 godziny. Dekret ów pamiętał o wartościach rodzinnych. Kobieta mogła przyjmować męża poza kolejnością, drodzy Państwo. W Jekaterynodarze żołnierze Armii Czerwonej otrzymywali kupony o gwałt o treści: mającemu ten kupon zapewnia się prawo zgodnie z własnym gustem przywłaszczyć sobie w mieście Jekaterynodar 10 panienek w wieku od 16 do 20 lat, niekiedy do 25, na które towarzysz wskaże. Początki bolszewickiej rewolucji to właściwie ogłoszenie końca rodziny pełnej swobody seksualnej. Zniesiono również także wtedy karę więzienia dla homoseksualistów. Wprowadzono też aborcję na życzenie. No i to doprowadziło do tego, że aborcja stała się najpopularniejszą formą antykoncepcji w Związku Sowieckim. Konsekwencją tej rewolucji seksualnej była epidemia chorób wenerycznych. I w 1926 roku musiano coś z tym zrobić, ponieważ wymknęła się sprawa spod kontroli. Wprowadzono wówczas wysokie kary, kontakty za pedofilię, kontakty seksualne z nieletnimi do 8 lat więzienia, deprawacja dzieci do lat 5, za zmuszanie prostytucji też 5 lat i konfiskatę mienia i kolonia karna. Zaczęto także karać za świadome zarażanie chorobami wenerycznymi. Cały ten bałagan dopiero próbował usunąć w latach 30. Józef Stalin, widząc, że rozpada mu się państwo. W latach 30. ZSRS, czyli Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, czasami nazywany radzieckimi, to jest to niby to samo słowo. Przed wojną w Polsce używano sowiecki jako od słowiańskiego słowa, sowiet, rada. Po wojnie zrobiono radziecki nie dlatego, że słowo sowiet było niepoprawne w języku polskim, tylko że bardzo źle pisano o Związku Sowieckim, więc zmieniając nazwę na radziecki, liczono na to, że część tej propagandy przedwojennej się zatrze. Więc najpierw zakazano w Związku Sowieckim prostytucji, a potem w 1934 roku nieoczekiwanie Związek Sowiecki wszedł na drogę penalizującą homoseksualizm. Oficjalnie z tego paragrafu ukarano przez cały Związek Sowiecki 26 tysięcy ludzi, wsadzono do więzienia za orientację homoseksualną. Klasa robotnicza w interesie rewolucyjnej rzeczywistości ma prawo do wtrącania się w seksualne życie swoich członków. Seksualność powinna we wszystkim podporządkować się interesowi klasowemu, głosiło partyjne uzasadnienie restrykcji dotyczących seksualności w 1930 roku. Na koniec zaczęto walczyć też z aborcją na życzenie. W 1936 roku została ona całkowicie zdelegalizowana, z wyjątkiem sytuacji, w których ciąża zagrażała życiu i zdrowiu matki. Seks stał się w Związku Sowieckim na powrót tematem tabu jak za cara. Za pierwszą scenę erotyczną w sowieckim filmie uważa się, uwaga, nakręconą dopiero w 1968 roku scenę gołych pleców w filmie pod tytułem Brylantowa ręka. Wszystko, co była gotowa pozwolić pokazać sowiecka cenzura, to był namiętny pocałunek, ale też nie za długi. Podobnie siły podstępu próbowały walczyć z chrześcijańską moralnością w 1919 roku podczas krótkiej rewolucji komunistycznej na Węgrzech. Ów rewolucyjny rząd jak pierwszy zaczął wprowadzać edukację seksualną do węgierskich szkół, uważając ją za klucz do walki z moralnością. W tamtych czasach wręczanie młodzieży podręczników do seksu i piętnujących takie tam właśnie tutaj brak informowania jako zabobonny przesąd, no, było rewolucyjnym działaniem rzeczywiście. I eksperyment ten na Węgrzech nie potrwał długo, no bo rewolucja węgierska nie potrwała długo, natomiast no, była to zdecydowanie bardziej światła forma
tego coś niż, to, niż taka rewolucja w praktyce, która miała miejsce w Związku Sowieckim. Tam to po prostu doszło do patologii. Tutaj próbowano pójść w duchu oświatowym. Doświadczenia z pierwszych lat rewolucji pozwoliły sowieckim propagandzistom uznać, że seks można używać jako broń służącą do osłabiania wrogich państw. Dlatego w apogeum rewolucji kulturalnej na Zachodzie Sowieci wspierali protesty dzieci kwiatów, tak zwaną tą rewolucję oddolno-pacyfistyczną, upatrując w niej sposób podważania kapitalizmu, który powinien przegrać z komunizmem. Natomiast uwaga, gdy w Związku Sowieckim pojawiły się magnetowidy, to były traktowane jako narzędzie do rozpowszechniania pornografii i ścigano je, no i też oczywiście nielegalnych treści, zakazanych filmów. I ścigano je tak, jak się ścigało meliny alkoholowe. Milicjanci szukali domów, w których po drugiej nocy, po nocy paliło się niebieskawe światło z telewizorów. Wtedy już telewizja rosyjska nie nadawała, czyli to oznaczało, że musi to być magnetowicz, czyli właśnie dowód przestępstwa. Milicjanci maszerowali do takiego bloku, zaznaczali podejrzane mieszkanie, wyłączali prąd, aby kasety nie można było wyciągnąć z magnetowidu i pukali do podejrzanego o przestępcze oglądanie. No, zwykle to była właśnie pornografia, ale drodzy Państwo, znane są wyroki z Związku Sowieckiego za oglądanie Ojca Chrzestnego, ostatniego tanga w Paryżu. Biegli w tym ostatnim procesie, uznali te filmy za pornografię z elementami przemocy. W każdym razie próby właśnie używania seksualności jako narzędzia dzielącego ludzi, próba tutaj operowania też nienawiścią, to jest, jak widać, drodzy Państwo, stary, sprawdzony sposób, na sobie samych sprawdzili, że można tutaj, operując w tej materii, dokonywać spustoszeń. Tutaj najlepszym dowodem jest też operowanie przeciwko mniejszościom seksualnym. Wydaje się, że Związek Sowiecki, tak jak mówiłem, wprowadził tutaj pełną wolność w 1917 roku. To nie było jeszcze Związku Sowieckiego oczywiście, ale rewolucja komunistyczna. No i zaledwie mniej niż dwie dekady później uczynili z tego mechanizm kontroli ludzi, mechanizm penalizacji. Szanowni Państwo, jeżeli Wam się podobała ta gawęda o rewolucji seksualnej w Związku Sowieckim, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie jej jak najszerzej, a Państwu polecam historię Na Weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów w tym numerze, drodzy Państwo. Koniec mitu Piłsudskiego. To jest tekst, który napisałem specjalnie dla Państwa o tym, że Piłsudski nie był żadnym bohaterem walk o niepodległość. Został szefem państwa polskiego. Był popularnym rewolucjonistą, zadymiarzem, kolesiem, o którym pisały gazety, ponieważ napadał na pociągi i kradł Rosjanom kasę. Kiedy go Niemcy wypuścili w 1918 roku, to liczyli, że będzie drugim polskim Leninem i doprowadzi do wojny domowej w Polsce. 11 listopada to jest data przejęcia przez niego władzy cywilnej i wojskowej, która nie miała nic wspólnego z uzyskaniem przez Polskę niepodległości. Polska niepodległość została ogłoszona 7 października, blisko ponad miesiąc wcześniej, przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego. Historia na Weekend, drodzy Państwo. Wiele ciekawych tekstów polecam, a Państwu mówię do zobaczenia.